Komputery typu AIO, all in one, czyli wszystko w jednym, nie są tak popularne jak komputery stacjonarne i laptopy, ale stanowią ciekawą propozycję dla osób, którym zależy przede wszystkim na produktywności. Dzięki firmie MSI, która jest sponsorem tego odcinka, miałem okazję sprawdzić ich najnowszy komputer typu AIO MSI Pro AP272P. To sprzęt, który sprawdzi się głównie w biznesie, a dzięki kompaktowej i ergonomicznej konstrukcji można go bardzo łatwo dopasować do swojego miejsca pracy. MSI Pro AP272P to komputer, którego wszystkie komponenty ukryto z tyłu obudowy monitora. Sprawia to, że całe urządzenie zajmie na Waszym biurku dokładnie tyle miejsca, co monitor, klawiatura, no i oczywiście myszka. Jest to super sprawa w małych mieszkaniach, no i rzecz jasna w przestrzeniach biurowych, hotelowych czy recepcjach. Najnowszy AIO w ofercie MSI jest taki, jaki powinien być porządny AIO. Postawiono tu na solidne tworzywo sztuczne, minimalistyczny, stonowany i elegancki design oraz, całe szczęście, ergonomię. W zestawie są nawet bezprzewodowa klawiatura i myszka. Wysokość ekranu da się regulować w zakresie od 0 do 100 mm, a odchylenie od minus 5 do plus 20 stopni. Spodobała mi się przemyślana konstrukcja. Montaż i demontaż tego komputera nie wymaga dodatkowych narzędzi. Wystarczy wpiąć główną jednostkę z monitorem do podstawy. Co więcej, pecety MSI Pro zgodne są ze standardem montażowym WESA, co sprawia, że można je łatwo i szybko zamontować na ścianie w domu lub w biurze. To pozwala na jeszcze dalej idącą oszczędność przestrzeni na biurku. Ten komputer to w zasadzie głównie ekran. Z jakim więc wyświetlaczem mamy tutaj do czynienia? 27-calowy panel IPS o częstotliwości odświeżania obrazu wynoszącej 100 Hz może się podobać. Obraz jest jasny, kontrastowy i zadowoli zdecydowaną większość konsumentów szukających komputera multimedialnego lub biurowego. Osoby takie jak ja, spędzające długie godziny przed monitorem, docenią technologię ochrony wzroku MSI Anti-Flicker i LES Blue Light oraz antyodblaskową powłokę ekranu. Komputer komputerowi nierówny. Komputery typu AIO nie słynęły raczej nigdy ze zbyt wysokiej wydajności. Czasy się jednak zmieniły, a doskonałym tego dowodem jest MSI Pro AP272P, bo jego wydajność usatysfakcjonuje nie tylko użytkowników biznesowych, ale też użytkowników domowych szukających ciekawego komputera multimedialnego. Jak to możliwe? W tym konkretnym modelu MSI Pro AP272P14M mamy do czynienia z układem Intel Core i5-14400 ze zintegrowaną grafiką Intel UHD Graphics. Jest też 16 GB pamięci RAM DDR5 i dysk o pojemności 512 GB. Jeśli komuś mało, to w ofercie producenta dostępne są wersje z większą ilością pamięci RAM, mocniejszym procesorem i większą ilością przestrzeni na dane. Można zatem dostosować moc jednostki do własnych preferencji. No dobra, to co z tą wydajnością i z grami? W pracy typowo biurowej sprzęt wykorzystujący system Windows 11 działa jak burza. Obróbka zdjęć również nie stanowi dla niego wyzwania. Miłośnikom prywatności spodoba się obecność DTPM 2.0, zabezpieczającego dane kluczami szyfrującymi oraz smart funkcje prywatności Tobii Aware. Oglądanie filmów i treści wideo uprzyjemniają dwa głośniki o mocy 3W każdy, ale zapewne wiele osób postawi na zewnętrzne głośniki lub słuchawki. Cieszę obecność kamerki Full HD z obsługą funkcji Windows Hello, dzięki której bezpiecznie zalogujecie się do swojego systemu. Nie zabrakło też fizycznej zasłonki kamery, dzięki której zadbacie lepiej o swoją prywatność. Bardzo lubię takie detale. Na komputerze możecie uruchomić lokalnie niezbyt wymagające gry, ale zamiast tego polecam zainteresować się technologiami streamingu. Dzięki rozwiązaniom takim jak Nvidia GeForce Now, nawet na takim komputerze zagracie w 1080p i w 60 klatkach na sekundę w najnowsze i najbardziej wymagające gry AAA, o ile tylko macie odpowiednio szybki internet. Wszystko to w komputerze za mniej niż 4000 zł. Jak widzicie, MSI Pro AP272P jest naprawdę wszechstronny. O wszechstronności tego komputera świadczy również bogactwo złącz. Pod MSI Pro AP272P możecie podpiąć aż dwa dodatkowe zewnętrzne wyświetlacze za pośrednictwem złączy HDMI 2.1 i DisplayPort 1.4. Są też złącze ethernetowe RJ45, jedno USB-C 3.2 Gen 2, jedno USB-A 3.2 Gen 2, dwa USB A 3.2 Gen 1 i wreszcie dwa USB-A 2.0. Czy to wszystko? Nie, bo jest jeszcze wejście dla mikrofonu, wyjście liniowe i gniazdo blokady Kensingtona. Jednym słowem, w dość kuszącej cenie otrzymujecie pełnoprawny zestaw komputerowy. Zestaw, którego bardzo mocnymi stronami są kompaktowa budowa, ergonomia oraz bardzo sprawne działanie. Zestaw wpisujący się w potrzeby absolutnej większości użytkowników komputerów. AIO od MSI sprawdzi się w biurze, w domu, a także w rękach okazjonalnego gracza, który od czasu do czasu postanowi pograć sobie w chmurze. To doskonała alternatywa dla komputerów stacjonarnych, których obudowy zajmują zazwyczaj dość dużo miejsca. Więcej o PC-tach MSI dowiecie się, klikając w link w opisie filmu. Do zobaczenia następnym razem. Cześć!